Studio Las jest jeszcze puste, ale już za chwilę będziemy gościć tutaj dwa pokolenia polskich aktorek. To młodsze i to dojrzalsze, ale to co je łączy, to że razem tworzą piękny świat polskiego kina. Zobaczcie razem z nami, jak wyglądają kulisy do magazynu Viva. W studiu Las i robimy okładkę Viva. Rano trzeba było wstać, trochę podobnie jak na plan filmowy, czy jednak odrobinę później? Ja nie wiem po prostu. Koty mnie budziły całą noc. Przesunęło mi się wszystko. O której ty musiałaś wstać? Słuchaj, nie musiałam, znaczy nie musiałam właściwie, mam dziecko, więc wstałam o 5 dzisiaj. A i tak się spóźniłam, także... To był najprzyjemniejszy moment dzisiejszego poranka, zobaczyć dziewczyny. O, moja kochana, Marysiu. Moje kochanie. Obie panie mówiły prawdę, zero rywalizacji, sama miłość i sympatia. Najważniejsze to na koniec dnia złapać się za rękę z koleżanką, powiedzieć sobie dobre słowo. Kocham cię. Kocham cię. Jest perfekcyjnie. Po prostu jesteśmy bardzo zadowolone, prawda? Zrobiłyśmy to w 5 minut i po prostu jest petarda. To jest mój styl, ja się czuję w tym rewelacyjnie. Mogę tak iść po bułki. Nie ma sprawy, jutro idę tak po bułki, jeżeli mi pożyczycie to. Także jestem przeszczęśliwa. Dzisiaj będzie 33 stopnie. Ja mam ze sobą taki gadżet, mam nadzieję, że będzie nam pomagał. Obiecuję stać zawsze, służyć, to bardzo wspomagać. Przyjemne. To bardzo przyjemne i we właściwych kolorach. Także widzimy się na zdjęciach. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i tutaj trochę tych morskich klimatów widzimy. Tak, to są raczej sytuacje, które wchodzą od nas intuicyjnie, twórczo, są trochę takim pojęciem abstrakcyjnym, takim jak ten kajak, tak? No bo wiadomo, w filmie różne rzeczy się dzieją, więc myślę, że nawet bohaterowie, nasze bohaterki nie są zaskoczone, że nagle pojawia się taki element scenografii. Udało się zajrzeć do zdjęć pierwszych? Ja nie widzę, nie mam okularów, nie wiem co się tam dzieje. To proszę nam zaufać, że będzie pięknie. No tak myślę właśnie. To był trening do roli, czy po prostu jest gorąco? Po prostu jest gorąco, a tak serio to robimy drugą część Titanica i właśnie... Ale dzisiaj będzie bez katastrofy. Tak. Wszyscy ocaleją, dokładnie. A na planie robimy chyba okładkę, prawda? Znasz już swoje miejsce tam? Nie, chyba będę stała tam za koleżanką, bo dostałam zakaz siadania w tej satynowej spódnicy, więc całkiem słusznie. Myślę, że będę stała. Chodźcie, pokażemy wam, co się dzieje na planie okładkowego zdjęcia. Nie możemy tam za bardzo przeszkadzać, ale mamy swoje wtyki. Agnieszka, to masz chyba najtrudniejsze zadanie. Praca na wysokościach dzisiaj. Słuchaj, nie ma rzeczy dla dziewczyn ze Śląska niemożliwych. Bardzo chętnie tu jeszcze postuję 3 godziny w takiej atmosferze dla takiego magazynu. Warto. Bartek Mistrzu, na czym ci dzisiaj zależało? No na tym, żeby pokazać taką naturalność tych wszystkich osób. Jest to bardzo, bardzo dużo różnych świetnych aktorek i zależało mi na tym, żeby one wszystkie razem ze sobą super wyglądały i dobrze się czuły. I mam nadzieję, że tak było. Pani Maju, jak pierwsze wrażenie? To jest bardzo fajny skład. Wspaniałych kobiet, super aktorek wspaniałych, więc bardzo miło jest nam tu razem. Mamy to, brawo!